ja tu na chwilę przyjdę na środek, ale potem bym musiała wrócić. Nie, nie, czemu to się głowy, to można sterować zdalnie. Nie, bo tak, bo pomimo tego, że właśnie pracuję w firmie, która zajmuje się internetem i innymi rzeczami, jak widać, nie pomogło mi dzisiaj. Nazywam się Izabela Gabruś, mieszkam w tych okolicach od 2 lat już dokładnie teraz. A życiowo pochodzę z Mazur, z najładniejszej części, czyli z Mazur Garbaty. Wszyscy wiedzą, że to jest najładniejsza część. No i cóż, zostałam zaproszona przez Maćka, bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo Państwu przepraszam, bo na pewno będzie mi się trząsł głos, ręce, nogi, w ogóle wszystko powiem. Może być wody. Nie. Zasami swoi. Oni bywają tego złośliwi w wyjątkowych okolicznościach. Znam większość osób. Ja też pochodzę z Mazur, ma Pani krajankę. Maciej powiedział kilka osób. W każdym razie chciałabym Państwu opowiedzieć o mojej wyprawie na Sycylię. Miało to miejsce dość niedawno, miesiąc temu, właściwie już byłam na Sycylii, bo wylatowałam 7 października. Tak trochę z ciekawości i od razu uprzedzam, nie jestem w żaden sposób naukowo przygotowana na odpowiadanie pytań dotyczących gleb i innych rzeczy, o których za chwilę będę czytać właściwie. Ale wracając do tematu, Sycylia zawsze gdzieś tam była na liście moich podróży, jakichś takich podróżniczych marzeń. No i wiadomo, inspiracją do tego, żeby polecieć akurat w tym roku, było to, że w ubiegłym roku po prostu dostałam książkę kucharską związaną z kuchnią Sycylii i stwierdziłam, że to jest chyba znak i trzeba po prostu kupić biletę. Pierwotnie to był plan raczej na zachodnie wybrzeże i tutaj to Palermo i właśnie ten region Messina i Palermo. Natomiast no, bilety dostałam do Katanii, więc stwierdziłam, że będzie to Katania. I jak Katania, to od razu właśnie było wiadomo, że na pewno wejdę na Etna, przynajmniej ją odwiedzę. No tutaj muszę Państwu powiedzieć, że było bardzo moje duże zdziwienie, może tak trochę od końca zacznę, ponieważ wylądowaliśmy nocą, więc tego tak nie było widać, ale na drugi dzień rano, jak wyszliśmy z miejsca, w którym spaliśmy, to musicie wiedzieć, że w Katanii właściwie z każdego miejsca widać Etna. Więc ona góruje i jest tam i właściwie człowiek nie jest w stanie zapomnieć, że ona gdzieś tam w tle jest. Dodatkowo przez pierwszy dzień, może nie przez pierwszy dzień, bo tam byłam tylko przez chwilę pierwszego dnia, ale w każdym razie jest takie wrażenie, że Katania jest bardzo brudna, bo jest pokryta, jest pokryta takim czarnym pyłem. I tak naprawdę dopiero jak wróciliśmy po tygodniu do Katanii, to zdałam sobie sprawę, że to nie jest piasek, tylko to jest po prostu pył z Etny wulkaniczny. Po czym jako ciekawostkę od razu Państwu zdradzę, że po ostatnim wybuchu Etny w sierpniu, bo ten wybuch w sierpniu był z głównego krateru, z Katanii wymieciono 17 ton tego pyłu. Tak a propos, że leci daleko, i jakby wbija się wszędzie, absolutnie wszędzie. To może ja zacznę od wyprawy na Etnę. Dobrze. To nie wiem, czy to dobrze widać. To może się napiję. Gazowa? Mamy też alkohol. Nie wiem, czy prowadzić. Dobrze. Na pewno można wjechać z kilku stron. My akurat wjechaliśmy od strony wschodnio-południowej, czyli nie wjeżdżaliśmy od strony głównego kraterów mniejszych. I tutaj to, co Państwo widzą, to jest właśnie
lawa i popiół z Etny, no, która właśnie jest bardzo zielona, wbrew pozorom. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był? Widział? Był. Więc nie wiem, na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie. W sensie, jak wyjeżdżaliśmy na Etnę, to dla mnie to nawet było takie trochę niepojęte. Zresztą, jak sobie człowiek wyobraża, że wchodzi na wulkan, to sobie wyobraża jakiś odór, siarki w ogóle, a tam po prostu jest pięknie zielono i tak właśnie wygląda to wszystko bujnie i... Zależy też na jakiej wysokości i poza tym w różnych miejscach się też odbywają erupcje, prawda? I tutaj właśnie pan, ponieważ na Etnę bez przewodnika właściwie nie ma możliwości, żeby wejść, są różne sposoby. My akurat wybraliśmy, że wjeżdżaliśmy samochodem z przewodnikiem. Kawałek jest do podtrzymania. Tak, ja swój zgubiłam kamyczek z wulkanem. W każdym razie robi to niesamowite wrażenie i nawiązując do tematu, który wybrałam, czyli mamma Etna, to tak Sycylijczycy i Włosi nazywają Etnę. I z tego, co właśnie wyczytałam, to raz, że jest to rodzaj żeński w języku włoskim, nie jestem lingwistą, więc Państwu nie wytłumaczę. Natomiast z drugiej strony, znaczy drugi jakby obraz tego pieszczotliwego nazwania Etny, to jest właśnie to, że pomimo, że przysparza im bólu głowy, to mimo wszystko bardzo dużo z niej czerpią. I wokół Etny są bardzo żyzne, znaczy jeszcze raz, na tych niższych poziomach uprawiane są winogrona, pistacje są jedne z najlepszych w świecie i są bardzo cenione, bo szczególnie z takich upraw w Gronte, ponieważ właśnie są zbierane co 2 lata, są zbierane ręcznie. A przez to, że gleba jest bardzo żyzna i gleba, która powstaje z lawy, z Etny, też utrzymuje bardzo długo wilgocie, to mogę troszeczkę, znaczy może się nie mylę, tylko może nie odpowiedniej kolejności Państwu opowiadam. W każdym razie na pewno jest bardzo żyzna i te pistacje są na tyle wyjątkowe, że te z Bronte nawet w lodziarniach, w których są lody z pistacji z Bronte, są o wiele droższe niż takie normalne. Dodatkowo wyczytałam jako ciekawostkę, że mają bardzo intensywny zielony kolor i tam też się odróżniają od innych upraw pistacji. Generalnie na Etnie są uprawiane winogrona, pistacje, oliwki oraz migdały. Może wrócimy. Park na Etnie jest dość młody, powstał w latach 90. Etna też w latach 90. została wpisana na listę UNESCO. To mogę Państwu przeczytać kilka rzeczy. Może od razu. Gleba wulkaniczna. Dodatkowo jest też właśnie bardzo bogata w minerały, no i to utrzymywanie wody. Czy jeszcze raz, no nie jestem tutaj biologiem, żeby Państwo to dokładnie... To jest tak, podejrzewam, że tak. Plus właśnie dodatkowo to też nie jest taka, znaczy Etna wybucha w dwojaki sposób, bo z jednej strony może mieć erupcje takie lawowe, tak jak sobie wyobrażamy o wulkanach, natomiast też ma erupcje takie, które to jest właśnie taki popiół z kamieniami, który spływa. My akurat widzieliśmy ten, byliśmy przy kraterze z takim dość najświeższym, z tych dość świeżych erupcji. To rzeczywiście to wygląda jak takie, no, piasek ze żwirem po prostu pomieszany. Bardzo wolno się ta lawa przemieszcza i z tego, co właśnie opowiadał nam przewodnik, to
dzięki temu, że jest tak gęsta i tak wolno się przemieszcza, to właściwie są w stanie za każdym razem zareagować na tą erupcję. Ciekawa rzecz jest taka, że te wszystkie pagórki, które są widoczne, to wszystko są małe kratery. I przewodnik nam tłumaczył, że te erupcje z małych kraterów są w stanie przewidzieć i są w stanie zareagować wcześniej i tak dalej oczywiście. Natomiast tych dwóch głównych kraterów niestety nie są. To jest bardzo nieprzewidywalne są te erupcje i to właśnie się wydarzyło w sierpniu tego roku, kiedy to właśnie był dość niespodziewany wybuch z tego głównego krateru i no troszeczkę sparaliżowało to przede wszystkim Katanię, ale też Sycylię, no bo to też chodzi o ruch lotniczy. Rośliny. Rośliny muszę Państwu przeczytać z kartki, bardzo przepraszam. Rośliny to... tak. To, co widzimy, to prawdopodobnie będzie Senecio aetnesis, który występuje tylko na Etnie. Oraz, myślę, że to chyba będzie na następnym zdjęciu, takie bobki, które będziecie Państwo widzieć. Ja tutaj będę, to jest ta roślina właśnie z tych astrowaty. To jest ta roślina z astrowaty. No generalnie jakby nie porażała ta zieleń. Byłam w różnych miejscach, ale ta zieleń na tej czarnej ziemi robiła naprawdę piorunujące wrażenie. Słucham? Tak jak na kwecie, jak to przypomina, taka zieleń zielona, taka jak u nas. No właśnie, nie wiem czego to zależy, ale podejrzewam, że to jest właśnie ta wilgotność. Podejrzewam, że to jest ta wilgotność, która jest w glebie albo na zewnątrz. No, my jak wjeżdżaliśmy na górę, to miałam wrażenie, że akurat miałam okazję być jesienią w Bieszczadach i mnie to bardzo przypominało Bieszczady właśnie, jeżeli chodzi o wysokość i kolory. Dobrze. I tutaj jeszcze właśnie te powadki. Znaczy, to poprawna nazwa to jest Astragalus sicurus. Natomiast to jest endogenna roślina i rośnie tylko na Etnie. Wydaje mi się, że to są te właśnie, to są takie bobki, które rosną na tych zboczach. To akurat możecie Państwo zobaczyć, to jest siarka, czyli taki kamyk siarki. Bo jeszcze właśnie dodatkowo przy okazji budowy dróg na Etnę na górę odkryto tajemne korytarze. Nie, to chodzi o korytarze, które żłobił lapa. Przewodnik nam tłumaczył właśnie, że na ścianach widać, przez to, co widać na ścianach, właśnie można ocenić, z którego to jest wieku ta, właśnie w jaki sposób ta lawa spływała. I to są, i te akurat w tych dwóch jaskiniach takich, których tunele, jaskinie, w których my byliśmy, to były pokryte właśnie siarką i to było jedyne miejsce, gdzie było czuć siarkę dość mocno. A właśnie w bardzo ciekawy sposób te największe jaskinie odkryto, bo wpadła tam koparka cała i mieli problem właśnie z wyjęciem. I jeszcze raz ten bobek. No i tutaj jest jeden z kraterów starszych. Jeżeli dobrze pamiętam, nie mogłam, bardzo Państwa przepraszam, próbowałam to ustalić w internecie, ale nie dałam rady. Ale jeżeli dobrze pamiętam z opowieści tego pana przewodnika, to
To jest z 2002 roku. Z erupcji z 2002 roku, która chyba była taka jedna z ostatnich latach, taka jedna z najtragiczniejszych, co najbardziej dewastująca, bo tam zalało to, znaczy ta lawa spłynęła na ośrodek narciarski, który jest na Etnie. Natomiast pan nam mówił, że w tej chwili już jest prawie w całości odbudowany ten ośrodek, a my mieliśmy okazję właśnie zatrzymać się przy takim górskim babie. Wysoko się to jest do jak więcej? 3000. Cóż, znaczy to w ogóle cały czas się zmienia. Przez to, że jest ciągle, są ciągłe erupcje, to się. Ale ponad 3000. 3000. Nie, no słuchajcie, tam jest też kwestia śniegów. Mówiła tutaj pani o środku narciarskim, prawda? Bo na pewnej wysokości są śniegi. Tak. To znaczy, no tak, Etna funkcjonuje jak taka, znaczy ja to tak rozumiem, że Etna funkcjonuje tak jak normalna góra. Czyli tak jak normalne góry mają swoje poziomy, tak samo Etna. Ta różnica jest, że właśnie w tych dolnych partiach jest do drugiego poziomu, to chyba się profesjonalnie nazywa alpejskiego. Tak, to do alpejskiego właśnie jest żyzna i mogą coś na niej Sycylijczycy uprawiać, natomiast wyżej, no, tak jak normalna góra, jest pokryta śniegiem. My akurat nie widziałyśmy tego śniegu, ale podobno tak, szczyt jest cały czas ośnieżony. Sam ten główny krater jest cały czas ośnieżony. My byliśmy tak z boku tego krateru, więc było widać tylko tak dosłownie taki pasek tego głównego krateru, ale właśnie jest cały czas taki zadymiony jest. A jak można podejść do krateru? Do głównego krateru nie można podejść. No jak pozbyć nadgaru członków rodziny? No rodziny. Chyba, że zrobisz to w nocy, to wtedy tak. Do tych dwóch głównych kryteriów nie można, wszędzie naokoło można wejść, ale tak jak powiedziałam, można wchodzić z przewodnikiem. Jest jeszcze opcja wjazdu kolejki, z tym, że no, Sycylijczycy mają jakąś dziwną regułę, że można w obie strony wykupić kolejkę, albo tylko zjechać. Wjechać kolejkę w jedną stronę nie można, więc tak to, tego są, dużo jest opcji tych wycieczek, łącznie z, no my akurat miałyśmy taką wycieczkę, że mogłyśmy też spróbować wina, bardzo dobre różowe wino z tych winogron, z tej mojej wiedzy, takiej książkowej, którą nabyłam, żeby z Państwem porozmawiać. Wiem, że na pewno mają endemiczne, przepraszam. Na pewno mają 3 endemiczne szczepy na Etnie, które tylko tam są uprawiane. Produkują bardzo dużo. Tym też można być, znaczy, no jeszcze raz, ja uważam, że przyjeżdżając z kraju, w którym nie mamy wulkanów i tak naprawdę mamy tylko... Mamy tylko wygasłe. Mamy czynny wulkan. Myślę, że Państwo, budżet trochę czasu minęło, który miał ostatnią respekcję geografii. Słucham? Tak? O, to bardzo Państwa przepraszam. W każdym razie, no, ja zawsze przyjeżdżam do takich bardzo górzystych krajów, to czuję się trochę dziwnie, bo to jest tak trochę, znaczy dla mnie to jest przynajmniej tak trochę inaczej niż... Nie było takie zadanie, tak. A nie wiem, ale to na później było, bo to jest problem na ciepło, ale jak blisko mieszkało ludzie, to jak to się stało? Czyli są jakieś miasteczka, osiedla, czy to jest daleko? Tak. Teraz z pamięci, nie przypomnę sobie z pamięci, ale my dojechaliśmy, my ostatnie takie miasteczko jest na 2000 skawałki. 2000 skawałki, tak. Czyli tak
nie boją się, że to tak nagle... No nie, jeszcze, znaczy to tak jak mówiłam wcześniej, że po prostu ta lawa jest na tyle gęsta, że oni są w stanie, no są w stanie zabezpieczyć się. Ostatni raz, kiedy im się to nie udało, w jakiś, nawet właściwie to nie wiem, dlaczego im się to nie udało, jak wtedy właśnie ta lawa dotarła do tego ośrodka narciarskiego, ale z tego, co tam czytałam, to bardzo dużo ludzi też uratowali, przez to, że właśnie mogli zadziałać. Skoro nosi zadek, to wulkan czynny, prawda? Są, tak. Są ta legenda o Chwajstosie, tak. Bo tam to imię to są później, prawda? Tak. Panie doktorze, nie wszyscy słyszą, co pan mówi. Panie, że Eta jest znana, Eta jest znana o starożytności jako taki czynny wulkan, no bo przecież Grecy stworzyli całą tą otoczkę związaną z bogiem Hefajstosem, który ma tą swoją później, prawda? I tam oczywiście spotyka się ze swoją Afrodytą, nie wiem, czy tam było dwa, ale no... Na pewno by była tam święta Agata. Święta Agata. Tak. Mogę jeszcze, to akurat doczytałam dzisiaj, przyjeżdżam do Państwa, że jako jedno z niematerialnych dziedzictwa kulturowego wpisanego do UNESCO, właśnie jeżeli chodzi o Etnę, jest wpisana forma nasadzania, która się nazywa Quincunx, i to jest zasadzanie na taką szachownicę bardzo, bardzo gęstą. I właśnie to jest tylko. Wytrzymaj wody, tak? Woda jest jak w Chorwacji. Podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że tak. Ale skoro Maćku poruszyłeś temat Greków, Rzymian i innych, to. Archimedes. I o co jeszcze mogę Państwu powiedzieć, bo tak jak mówię, nie mam biologicznego, ani takiego geograficznego wykształcenia, chyba że Ty jeszcze macie. Na pewno, znaczy mamy stałe informacje, znaczy to, co wiemy na pewno o Etnie, że jest najwyższym wulkanem w Europie. 3375 chyba. 3300. Ja tu w końcu znajdę tą informację. Natomiast tak, my się zastanawiałyśmy, bo rzeczywiście w różnych miejscach było podawane różne wysokości, ale to właśnie po pierwsze te wysokości się zmieniają, ponieważ te erupcje, a po drugie no, jeszcze zależy, z której strony są, pewnie z której strony są. To jest fascynujące, wiesz, że jak nam maczono ten śnieg, a na przykład Kilimandżaro, które wydaje się zawsze otoczone tym śniegiem, to jakiegoś czasu tego, to z tym roku, że już tego śniegu wokół szczytu nie ma, tak jak pokazują ten klimat. No właśnie, tam się jeszcze gotuje. Widziałyśmy tam w tym, jak nazywamy takie górskie karczmy, tak? W tej górskiej karczmie. Schroniska. Schroniska, ale wydaje mi się, że to chyba była taka bardziej karczma. Karczma z pamiątkami. Były przepiękne zdjęcia właśnie erupcji z zimy, jak ta lawa tak spływała po tym śniegu. Ale rzeczywiście lawa spływa, a śnieg ostał się, tak więc... Może to nie jest też tak gorące. W każdym razie Etna jest też jedną z najbardziej czynnych wulkanów na świecie, już nie tylko w Europie, ale na świecie. Natomiast wbrew pozorom bardzo zaszkodził Sycylijczykom tylko kilka razy w ciągu ich historii. Na takich najbardziej może tragicznych i w skutkach, które zaważyło na losach Katanii przede wszystkim. To było w XVII wieku, wydaje mi się, że 1662, jeżeli dobrze pamiętam. I wtedy lawa doszła do samej Katanii. I w Katanii jest zamek obronny, wybudowany przez starożytnych. W każdym razie ten zamek był obronny i stał na klifie.
A po erupcji właśnie w XVII wieku wydłużyło się to o 30 km. Wydłużyło się o 30 km. Tak więc zamek ogromny, który stał na klifie, stoi teraz w środku miasta, w centrum. I ma, nie wiem czy to dużo, czy to mało, nie mam wyobraźni, ale powierzchnia to jest 1190 km kwadratowych. Puszcza Augustowska ma mniej więcej 130 tysięcy hektarów. 130 km kwadratowe to 1140 mniej więcej. Hektarów? 1140 km kwadratowych, bo ja w tym podaję. Tak? To jest dużo? No, Puszcza Augustowska jest drugim kompleksem zwartym leśnym w Polsce, bo największe są bory dolnośląskie na przykład, nie? A Puszcza jako druga w Polsce. To jest dużo. Zwarty kompleks. No, jest informacja, że jest jeden z największych, jeżeli chodzi o objętość. I teraz to jest informacja od Sycylijczyka, który był naszym przewodnikiem. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że próbowałam sprawdzić tą informację w internecie. Nigdzie jej nie potwierdziłam, natomiast Lorenzo nam powiedział, że uznawane jest, że Katania leży już na zboczu Etny. Że to już jest, u nich to jest już liczone jako zbocze. Ja tak się tylko wykonałam, czytałeś, to jest ciekawy program Pani Sławo i Ratowa Wulkanów. Panie Macieju, nie słychać. Jest ciekawy program Ratowa Wulkanów Europejskich Pani Profesor Sławej. I oczywiście Etna jest czynnym wulkanem, ale z tego, co ja tak czytałem się, to wszyscy czekają na powtórną erupcję, taką potężną superwulkanu, czyli Wezetusza. To będzie takim wulkanem, który może wszystkich zaskoczyć. No a tym czasem dziadek Wezetusz sobie tam grzeczny. No plus niedaleko Wyspy Liparyjskie, prawda? No tak, ale to... Bo my tak jakby, rozumiem, mówiąc, te wulkany tak sobie lekceważymy, nawet w Polsce, prawda, lekceważymy, że one są nieczynne, ale nie wiadomo, różnie może być. A to też, że nie chodzi tutaj o to, że Sycylia leży na tych płytach tektonicznych, które są jedne z najbardziej aktywnych? Kto wie, tak. A to akurat jeszcze pamiętałam z geografii. Ale mówiąc zupełnie serio, tak jest kwestia techniczna, prawda? Bo tam się dociera oczywiście w sposób zorganizowany. Bo nie można tak indywidualnie tam pieszo pójść, czy można pójść? Nie ma wyznaczonych. Tam nie ma możliwości pójść pieszo. Wiesz, podejrzewam, że... Polacy trafią, że wielu Polaków trafiło tam na samą górę. Natomiast oficjalnie jest zapomniane. Oficjalnie po Etnie można poruszyć się tylko z przewodnikiem. Albo, to znaczy, do tego schroniska, w którym my byliśmy, można dojechać samemu. Jakikolwiek sobie sposób wymyślimy, to można tam dojechać samemu. Natomiast już od tej wysokości należy poruszać się po Etnie z przewodnikiem. Ale przepraszam, dojechać, czyli jakimś pojazdem, tak? Tak, tam dojeżdżają, z tego co sprawdzałyśmy, dojeżdżają takie busiki dedykowane do tego schroniska. Lub też oczywiście no, można właśnie sobie wynająć przewodnika, tak jak my to zrobiliśmy. Ale od schroniska w górę to też dojechać, czy pieszo? A to już właśnie jak sobie wybierzemy. Można dojechać, można wyjechać, tylko tak właśnie jak mówiłam, że tak to kolejko, na które wjechać nie można. Znaczy nie, wjechać na wyższe partie Etny można zjeżdżać tą kolejką, może nie ma znaczenia, chyba że się wykupi w obie strony. Czyli de facto nie ma szlaków, tak? Nie. Ale są za to trasy narciarskie. Więc my akurat byliśmy w takim miejscu, gdzie... Znaczy no my byliśmy przy ośrodku narciarskim, więc było widać normalnie krzesełka wyciągu. To jest wszystko zorganizowane, bo że takie włóczenie się pojazdu nie jest niemożliwe. Nie. Znaczy, ten Sycylijczyk, on nam tak mówił, że nie, ale powiem Państwu szczerze, że tak bez przekonania mówił to nie. Więc może ktoś spróbował. Nie, no przecież Polacy potrafią, no, tam na żywlach tam wyszli. Wszystko jest możliwe. Na wiele też działa wejścia bez przewodnika.
Dla Sycylijczyków to przede wszystkim jest biznes, prawda? Tak, w innych krajach no, chcą, żeby wprowadzać, tak na przykład w Nepalu, prawda? Czy tutaj trzeba mieć przewodnika tamtejszego, któremu się płaci. Czasami jest tak podczas takich wyjazdów, że przewodnik nic nie mówi, prawda? Tylko tyle, że. No tak, że poważnie. Jest... Właśnie, mówiłaś o takich sprawach czysto takich praktycznych. A ile kosztuje wjazd? Wjazd w obie strony kolejką kosztuje około 70 euro. Czyli 300 zł. Natomiast, no, my wychodzimy, tak, za jedną osobę, natomiast, no właśnie jakoś tak, wiecie Państwo, jakoś tak szalenie drogie wychodziło to wjechanie tą kolejką i my się dość długo zastanawialiśmy, czy właśnie w taki sposób, czy może w inny, natomiast wykupiliśmy wycieczkę, pan po nas przyjechał pod hostel, odebrał nas i właśnie zawiózł nas do tego schroniska. Po drodze mieliśmy właśnie, zajrzeliśmy do winnicy i mieliśmy właśnie, znaczy próbowaliśmy wina. To była taka wycieczka, która nazywała się Zachód Słońca na Zachód Słońca. Dobrze, na to nas to było ile? Nas tam była grupa 2, 4, 6 osób. Nie na takim minibusie, tak. Dwie Polki, dwie Holenderki i para ze Szwecji, która z nami dziarsko weszła na samą górę. W każdym razie dowiózł nas na górę, no i oczywiście eskortował nas na krater. Rozumiem. Czyli cały dzień tak? Nie. A jakieś następne zdjęcie? A, już. A to jeszcze właśnie, i tak sobie mogliśmy obejść ten krater, różne kolory, jak Państwo widzą, wygląda w ogóle jak taki, jak z Marsa. Ja jestem świeżo po obejrzeniu Dune, więc to mi też tak przypominało takie właśnie kosmiczne. W Polsce? Dune? Która? Pierwsza. Na którym? Na Polski. Ale to mówisz, że jest to się i właśnie, no po prostu kolory naprawdę. Znaczy, no naprawdę, jak wjeżdżaliśmy na górę, to kilkakrotnie właśnie do koleżanki powtarzałam, że wygląda to jak Bieszczady jesienią. No na pewno, ale chodzi o to właśnie o tą paletę barw, taka jest bardzo, bardzo jesienna. A wbrew pozorom byliśmy, październik na Sycylii jest nazywany drugą wiosną, bo tam wiosna zaczyna się tak jak i u nas, czyli marzec, kwiecień i potem idzie takim normalnym torem, jak i na kontynencie. Po czym podobno właśnie wszystko przekwita, opada we wrześniu i w październiku zaczyna na nowo kwitnąć, robić się zielono. Przynajmniej tak wyczytałam i rzeczywiście tak to wszystko wyglądało, bo teraz, żeby nie powiedziała, że magnoliowce. Właśnie dzisiaj też widzieliśmy dziwne zjawisko, bo magnolia znowu zaczęła puszczać pąki. To w naszej płcicznie daleko, że nie wiem, może anomalia jakaś. Widziałem różaneczki, może się teraz niedawno już jakieś tam pojedyncze kwiaty. Słońce dużo. Słońce ciepło. Tutaj Państwo jeszcze zobaczyć, właśnie mogliśmy wejść na ten krater, który widać. Czy stoimy na tym wyższym kraterze, natomiast mogliśmy jeszcze wejść na tamtym krater, wybraliśmy ten. I tu jak widzicie, no, jest normalnie droga, czy normalnie sobie wyjeżdżamy. Samochodziki, tak? Busiki jadą. I busiki jadą. Tak dokładnie. Nie właśnie, a jak jest z tymi ludźmi? Byliście jesienią, taka pora dobra, powiedzmy, że dla takich turystów, którzy mają więcej czasu, to dużo jest ludzi? Nie.
Nie, już nie. Oprócz Taorminy, która jest taką ekstremalnie turystyczną miejscowością. No dużo też widać, że już jest takim, no może jak w Polsce, tak wiecie Państwo, na początku września, czyli jeszcze nie jest pusto, ale już nie jest bardzo dużo ludzi. Chyba tak to można ocenić. Natomiast ponieważ mam cerę, jaką mam, ja ze Słońcem nie jestem zbyt zaprzyjaźniona, więc sprawdzałam wcześniej właśnie, w jakim okresie tam polecić, żeby nie zaznać kolejnego oparzenia słonecznego. I ostatnie 3 lata średnią temperaturę na Sycylii w październiku pokazywało między 22-24 do 26, natomiast, drodzy Państwo, było 29-30, a nawet 34 jednego dnia, tak więc nie uniknęłam kolejnego oparzenia słonecznego, ale tym razem byłam zabezpieczona, wszystko zapomniałam o swoich ustach i po prostu miałam poparzone usta do mojej kolekcji dziwnych popaleń. A tak to właśnie wygląda. Wylatywałyśmy z rana, więc mogłyśmy sobie właśnie zobaczyć. Szczęśliwie dostałam miejsce przy oknie, więc mogliśmy sobie zobaczyć Etnę z góry. I właśnie to, co Państwo widzicie, to właśnie nie jest chmurka. Ona tak sobie cały czas kopci. Tylko dymka sobie cały czas puszcza. Nie wiem, że zaprosimy tutaj siebie, bo byłem ciekaw w Sycylii, czy warto jechać. Myślę, że tutaj skonsultuję to ze swoją małżonką, bo warto, co? Rewelacyjna. Sycylia jest rewelacyjna. Rewelacyjna. Wszystko. Więc mnie głównie to wino interesuje, ale przy okazji może jakieś wyobrazy, jakieś krzaki, wieżaki. Ładnie. Ja się przyznam, że się troszeczkę rozluźniłam. Więc może to z głowy podobno. Nie będę Państwu jakichś takich twardych danych przedstawiać, bo ja myślę, że warto też sobie przeczytać. Ja Państwu polecam bardzo Lampard, właśnie o Sycylii. Jest też film. Tak, bardzo powiedziało mi. W każdym razie są przepiękne opisy Sycylii. Przypomniałam sobie przed wylotem, oczywiście przypomniałam sobie Ojca Chrzestnego. Może już nie tak bardzo, bo wiadomo, że tam jest tylko przez chwilę ta akcja dzieje się na Sycylii. Natomiast doszłam do wniosku, że Puzo, pomimo tego, że podobno nie był na Sycylii, w genialny sposób opisał gorąc, który jest na Sycylii, bo to jest taki... Może nie to, że duszący, ale rzeczywiście to słońce jest... Karol Bale też nie był w Ameryce, a patrząc za tym duszą. Ale nasz Adam Mickiewicz był na Sycylii. Tak. Potem już jak skończymy to, mogę Państwu jeszcze przeczytać, ale to akurat mam w telefonie właśnie fragment jego listu, który do kogoś napisał z opisem. W każdym razie, no to jest takie... Ponieważ nie chcę tutaj Państwa wprowadzać w błąd różnymi rzeczami, a też nie chcę tak odczytywać sucho tych faktów z kartek. W każdym razie Park Narodowy, tak nawiązując do miejsca, w którym jesteśmy, Park Narodowy jest dość młody, ale dość prężny. Starszy od naszego parku. Tak, więc... To jest młody. No, bo jest 40 lat. No. No, czyli młodzi. Ale jest na pewno, znaczy na pewno jest jeden z najmłodszych. Jest chyba jeszcze jeden młodszy na Sycylii. Co mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno jest jedna z świerk etnańsk, sycylijski świerk sycylijski, to chyba tak się nazywa. I to jest gatunek pod ścisłą ochroną i właśnie jest tylko bardzo mało, a to jest bardzo dziwne, bo wygląda naprawdę jak taki zwyczajny świerk, ale nie wiem z jakich względów jest aż tak wyjątkowy. Oraz tutaj akurat nie mam tego zdjęcia, ale oraz mają, jak tak naukowo powiedzieć,
dorobku, który mieszka tylko tam? Endemicznego. Ja mam wrażenie, mi wyglądał, ten zwierzaczek wyglądał jak nasz konik polny, tylko taki brzuszek miał bardziej w czerwień. A to był owad, tak? To jest taki owad, który mieszka tylko na Endemicznym. No rodzaje cykad, coś takiego. Ja też mam z jednym ten problem, bo a kiedyś zjadłem rybę, która była endemitem, ale mu sobie smakowała całkiem dobrze. I była w tym samym księdze, chyba okazała, że pan to zrobił mi się odalny. To może nie tak. To ja po prostu myślę, że o faunie i florze tak dokładnie to powinien ktoś się opowiedzieć, kto jest biegły w tym. Ja po prostu. Pan Maciej za rok. Odczytałam Maciej rok wystarczy, bo tak. Tydzień. Natomiast ja myślę, że właśnie. Ale bardzo ciekawa, znaczy tak interesująca historia jest ta, że przyleciałyśmy na Etnę 7 października. No, było po prostu przegorąco, naprawdę przegorąco. Szczególnie jak tutaj z Polski już tak troszeczkę bycie w takich jesiennych kurtkach. Natomiast jak wyjeżdżałyśmy, znaczy jak wylatywałyśmy z Katanii, to sprawdzałam pogodę w Warszawie i jeszcze mi się pokazała pogoda z Katanii. I wyobraźcie sobie Państwo, że w dniu, w którym wyjechałyśmy, zaczął padać deszcz i padał tam przez tydzień. No, nie wiem, czy to nie jest ten deszcz, który potem spowodował te powodzie. No bo tam jądro kondensacji, które tutaj na cały czas nam wydziela, to jest ciekawe, bo wiecie Państwo, że sama wilgoć nie wystarcza. Jak nie ma pyłu w atmosferze, to deszcz nie spadnie. No plus na pewno skroplenie z morza, nie? To akurat ale dobrze. To ja teraz Państwu pokażę kilka moich autorskich zdjęć z miejsc, w których byłyśmy. Więc tak jak mówiłam, absolutnie zrezygnowałyśmy ze zwiedzania północnej i zachodniej części wyspy po prostu z braku czasu, bo byłyśmy pełne 8 dni. No a tutaj właśnie a propos tych widoków, to jest właśnie z naszego pierwszego poranka w Katanii i jak widzicie Państwo, z każdego zaułka się wyłania ta Etna. I tak naprawdę, z jednej strony wyłaniają się statki, bo to jest taki duży, to jest duży port Katania, więc po jednej stronie wyłaniają się ze wszystkich zaułków się wyłaniają statki, a po drugiej strony, z drugiej strony wyłania się Etna. Więc taki, bo tam akurat cieśnina masyjska. Słucham? Bo w pobliżu jest cieśnina masyjska. No właśnie, teraz się przyznam do mojej ignorancji, że dopiero jak zaczęłyśmy jeździć i zaczęłam dobrze sprawdzać mapę Sycylii, to zdałam sobie sprawę, że Sycylia jest okrążona, znaczy jest z trzech stron, jest trzy, opływają trzy różne morza. No, tak. Więc przyznaję się, byłam totalnie ignorantką. Bo ja coś myślałam, że może się jest znakomity opis Iwaszkiewicza, który mimo, że żył w czasach komuny, to mógł wszędzie podróżować. I on opisał znakomicie, jak wygląda przeprawa promowa w latach 60. właśnie przez cieśninę mesyńską. On to porównał z przeprawą przez cieśniny duńskie. I mówił, że Włosi tak przyprawiają te statki, jakby to robili pierwszy raz od stworzenia świata. A Duńczycy to tak mówią, że nawet nie daje się tego zauważyć. Nie wiem, czy ten włosko-północny dalej się utrzymuje. To bardzo dużo się zmieniło od tego czasu. Dobrze, bądźmy szczerzy. Wszystkim Sycylia, przynajmniej myślę, że większość ludzi Sycylia oczywiście kojarzy się z jednym, czyli z mafią, ale tutaj tak, nie chcę temu poświęcać jakby bardzo dużo czasu, natomiast tak trochę z ciekawości, jak słuchałam różnych podcastów i trafiłam na podcast dziewczyny, która studiowała język włoski, ale właśnie jest tak bardzo wkręcona w temat mafii i tak z tego aspektu bardziej oczywiście społecznego, nie że chce wejść w struktury mafii. Natomiast w jednym z podcastów właśnie opowiadała bardzo ciekawą historię, bo jak wszyscy wiemy, Messina i kontynent to jest taki malutki kawałek.
i od lat 60. albo 70. na biurku leży, na biurku w urzędach leży plan mostu, który połączy, bo tam nie ma mostu, są właśnie przyprawy tramowe. I ponieważ mafia sycylijska i mafia z kontynentu? Z Kalabrii. Dziękuję bardzo, z Kalabrii. Nie chcą ustąpić i nie chcą podzielić się zyskami, pomimo tego, że jakby ich aktywność już jest coraz mniejsza. Stąd i nie zgadzają się, znaczy mają takie wpływy, że nie dochodzi do sfinalizowania tej budowy. Była ogromna szansa w czasie pandemii, ale to też nie doszło do skutku. I tak naprawdę właśnie ta dziewczyna powiedziała, że nie sądzi, że w najbliższych latach dojdzie to do skutku. I to jest ciekawa historia, którą właśnie przerobiłyśmy z koleżanką, bo czekałyśmy na pociąg, który okazał się autobusem, ale stałyśmy na pociąg i były pociągi duże, więc zastanawiałyśmy się, ja nie słyszałam absolutnie żadnym tunelu, który by szedł tam pod Messiną. Ten pociąg wjeżdża na prom. Tak. Właśnie tak. I za chwilę opisywał właśnie przejazd pociągiem, no to jest stąd, że o to chodzi. Ale my byliśmy zdziwione, że to jest prom. Mi się od razu to skojarzyło z tym naszym rozkładaniem kół, jeżeli będzie nasz transport wzrosł. Tutaj jest fragment ulicy, która przylega do marketu rybnego. W przewodnikach jest 7 marketów rybnych, w tym właśnie 2 w Katanii. Byłyśmy na jednym z nich, ale jakoś tak nie poczułyśmy tego klimatu, w sensie z widokiem tych wszystkich rybek leżących. No zapach jest szczególny pewnie. No plus zapach, szczególnie po południu, jak już składają ten market. No ale na przykład za 3 euro można sobie poczuć się milionerem i zjeść świeżą ostrygę. Znaczy nie wiem, czy ona jest świeża tak naprawdę, ale za 3 euro można sobie zjeść ostrygę świeżą z limonką. Jedną? No 3 euro. Tak, jedną. Tu jest katedra. Dobrze, to ja teraz jeszcze tylko dodam. Wszędzie, znaczy generalnie to północno-wschodnie wybrzeże Sycylii, znaczy ten północno-wschodni region Sycylii, to jest Dolina Noto. W każdym razie, no właśnie, i tam dochodzi, tam w XVII wieku również, i tutaj właśnie wyczytałam, że to była różnica 30 lat. W 1669 roku była potężna erupcja Etny, która właśnie zalała Katanię i pobliższe miejscowości, a w 1693 roku było potężne trzęsienie ziemi, które zniszczyło miasta od Messiny w dół i tak właśnie w tej dolinie. I właściwie od każdego miasta, do którego zajeżdżacie Państwo na Sycylii, na tym południowo-wschodnim regionie, to wszyscy właśnie, to wszędzie historia wygląda tak samo, że coś było zbudowane od początku, po tym trzęsieniu ziemi, albo w tym miejscu stało wcześniej i było nadbudowane. Więc z tego co potem doczytywałam, to no, niektóre miasta i miasteczka były zupełnie zrujnowane. Katania chyba tak, wydaje mi się, że wtedy największe spustoszenie to było w Taorminie tym razem. W Messinie było, na początku wieku było takie potężne trzęsienie ziemi. I w Ragusie, gdzie, to zaraz Państwu pokażę, to jest taka miejscowość właśnie w środku tej doliny, położona na dwóch górach, jeszcze artystycznie. To jest te skały, to jest gader taki papilny, tak jak Rzym na przykład, czy to jest gader?
Masz na myśli budowla? Kolorowa skała, tak? Nie wiem. Natomiast, natomiast wiem, że w Katani bardzo wiele budowli jest budowanych właśnie dla Czechów. Są budowane. A jak wielka jest Katania, jeżeli chodzi o liczbę ludności? Mogę pani przeczytać, bo tak. No jestem taką osobą, która w ogóle nie. Ja właśnie nie sprawdzam takich rzeczy. Rzędu kilkudziesięciu tysięcy, czy set? Nie, kilkuset. Nie, to jest kilkuset. Drugie co do wielkości miasto na Sycylii, więc na drugie po Palermo. Dobrze, to ja może jeszcze dodam tylko jedną rzecz, bo na Sycylii, podobnie w ogóle w całych Włoszech, znaczy nie wiem czy w całych Włoszech, ja byłam tylko w Rzymie i w wielu miastach miałam właśnie podobne wrażenie jak w Rzymie, czyli gdziekolwiek się nie zajrzy, w każdy zaułek gdzieś jest jakaś pozostałość po Grekach albo po Rzymianach i jest dokładnie tak samo, znaczy akurat może po Grekach, może mniej na kontynencie, ale tak samo jest właśnie na Sycylii. Tutaj widzicie Państwo jeden z amfiteatrów, który no jest po prostu między blokami sobie stoi, tak więc taka. Znaczy jest czynny, bo na pewno są wystawiane przedstawienia w trakcie sezonu. Właśnie może to była taka oznaka, że jest koniec sezonu, bo w większości przewodników właśnie jest tak zalecane i właśnie proponowane, żeby pójść na przedstawienie czy w Taorminie, czy w Katani, w tych amfiteatrach, a to już były niedostępne. Więc taka była refleksja. Bardzo niesprawiedliwe, bo oni mają tego tak dużo, a my wczoraj mieliśmy całe zajście bardzo poważne z dwoma osobami, bo stowarzyszenie, które to ma wystawę, jeden z tych członków, znalazł figurę rzymską sprzed 1700 lat i my zrobiliśmy straszne zajście, żeby sprawdzić, czy oprócz tej figuli coś jeszcze innego znajdzie. Ale oprócz dużych wyścigusek rosyjskich, niemieckich nic nie było. A oni mają to wszystko tak, co... To nami, co się no właśnie, bo jeszcze z tych różnych książek, podcastów, przewodników i innych źródeł wiedzy, Sycylijczycy są autonomiczni i tak nie bardzo lubią być zrównywani z Włochami. Dlatego tak podkreślam Sycylijczycy, bo oni tak generalnie nie uważają się za Włochów. Właściwie w ich chyba mentalności to Sycylijczyk to Sycylijczyk, ani Włoch, ani Mieli od Hiszpanii, a jak się spotyka czasami w Londynie, w Polsce, Sycylii, tak też wyczytałem gdzieś, to udowadniają, że to nie jest efekt działania turystów współcześnie, tylko tchnięcie genów po napadach Wikingów. No, jeszcze to przedtem. Widzę, że Państwo się dowiem więcej niż. Wenecja tak ma jeszcze, Wenecjanie też się czują. Mieszanka kultur, właśnie tutaj Państwu przeczytam, że właśnie Grecy, Rzymianie, Arabowie, Normanowie oraz Hiszpanie. Do tego mają swój język sycylijski, akurat nie doświadczyłyśmy tego, żeby ktoś do nas mówił w tym dialekcie. Natomiast no, są takie informacje, że w dużych miastach używają pewnego włoskiego, natomiast w tych mniejszych miejscowościach bardzo często można się spotkać właśnie z tym. I teraz nie wiem, czy powiedzieć dialekt, czy język, bo podejrzewam, że jakbyś powiedziała dialekt, to by się obrazili, więc umówmy się, że język sycylijski. Tak, ja wyraźnie, tutaj padło słowo Laputuza, tam jest chodziło o Grzyba, bo to za autora książki z Lampa, właśnie Laputuza jest słynny na lesie, prawda? Tak. Czy tam też można spotkać migdantów, bo ona się na dużo mówi, a czy tak uza przecież też. A na Sycylii? Zauważyłeś. Chodzi o migrantów, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o wschodnią część, to tak trudno powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiadomo było, czy to są turyści, czy nie. Natomiast już od strony Lampedusy właśnie, czyli na południu wyspy, tak,
to już tam pojawiali się handlarze, emigranci. No akurat tak, rzeczywiście miałyśmy taką rozmowę w restauracji, zaczepił nas kelner, który właśnie opowiadał nam, że jest z Etiopii. No to są takie sytuacje, że wiecie Państwo, nie pytałyśmy się, czy przypłynął. Znaczy nie, no jak pracował, to podejrzewam, że tak, no chociaż może nie. Ale czy ja wiem, czy widać teraz w sumie tak... Ja przynajmniej nie zwróciłam na to uwagi, czy jest dużo, czy nie. No, bo to jest blisko, prawda? To jest taki pomost między Afryką a... Tak, ale właśnie miałyśmy rozmowę na ten temat, bo w jednym z miast, tylko teraz wiecie Państwo, jest zabliczenie, ale nie pamiętam, w którym z tych miast, bo właśnie 8 dni, a zwiedziłyśmy 7 miast, tak więc to było tak dość intensywnie. W każdym razie byłyśmy na takiej wystawie i tam było 10 lat od tej masakry na Lampedusie. Po tym zatonięciu tego statku. No właśnie, a ja w moim przewodniku, który z ubiegłego roku wyczytałam, że warto jechać na Lampedusę, bo właśnie skuba, nurkowanie, snorkowanie i tak dalej, że właśnie jest taką piękną wyspą, która jest warta uwagi i jak ktoś chce właśnie tak bardziej w wodzie spędzić czas, to że ta Lampedusa jest taka idealna. No i zaczęłyśmy sprawdzać, no i rzeczywiście tam podobno ta sytuacja jest unormowana już, tak więc nie wiem, co się stało. W sumie też dopiero sobie zdałam sprawę, że to już 10 lat, no to też tak uderzająca jest. No więc mieszanka tych kultur i to widać właściwie wszędzie. Natomiast Uważam, że na przykład w Hiszpanii na wybrzeżu bardziej widać arabskie akcenty w architekturze. Tutaj nie, ale w jedzeniu jest dużo arabskich akcentów. Dużo między kuskusu i ryżu. Właśnie jeszcze, jeżeli wrócimy jeszcze na chwilę do pistacji, którą Państwu opowiadam. To ja mam najlepszą na świecie pizzę z pistacjami. A jest fotka tej pizzy? Słucham? A ma Pani fotkę tej pizzy? A mam, ale akurat nie na prezentacji, więc jak skończę, to tylko niech mi Pani przypomni, to Państwo pokażę tę pizzę. No i to właśnie wychodzimy, to było takie pomieszczenie pod tym teatrem greckim. Teraz właśnie najlepsza z tych wszystkich opowieści, czyli dlaczego na Sycylii są te nieszczęsne głowy jako doniczki. I teraz muszę Państwu powiedzieć, że odkryłyśmy, że jest chyba z 5 albo z 6 legend i mitów w tym temacie. Natomiast ja utrzymuję się tej, że córka bogatego mieszczanina zakochała się w Arabie. Tak, w arabskim chłopaku. I generalnie ojciec zgodził się na ten ślub. I było wszystko pięknie, ładnie, ale właśnie dowiedziała się, że ją zdradza. Ten Arab. Więc ucięła mu głowę i po prostu zasadziła w nią kwiatki i bardzo podobno były bujne te kwiatki. Tak więc to jest jedna z opowieści. Są jakieś inne, wiecie Państwo, z nimfami, jakimiś innymi rzeczami, natomiast tego się chyba najbardziej ta krwawa do mnie przemówiła. Dlaczego w filmie po tym w hotelu, to też dzieje się gdzieś tam. A to na zachodzie, tak. A tutaj jest właśnie, tutaj jesteśmy, przenieśliśmy się z Katani i Agni do Syrakuzy i Ortigi, bo to jest właściwie wymieniane na jednym wdechu, Syrakuza i Ortigia. Ortigia jest częścią Syrakuzy, to jest taka bardzo mała wysepka. I z takich informacji, takich twardych danych, jak ja to nazywam, to chyba w 70% jest w oryginalnej zabudowie, czyli
te wszystkie kamieniczki i wąziutkie uliczki są, no, mają trochę lat po prostu. I teraz tu, ja nie jestem dobra z mitologii, ale to jest źródło Artemidy. Tak, to jest właśnie, podobno to jest słynne źródło Artemidy, która właśnie została zamieniona w źródło, tak, zamieniona w źródło, a jej kochanek potem też zamienił się w źródło, żeby się połączyć i to jest właśnie to miejsce. Tak, tutaj. Ale plus, to jest symbol zagłej śmierci. Czego? Zagłej śmierci. No, ja przyznaję się bez bicia, że zawsze byłam straszną nogą, jeżeli chodzi o mity greckie i rzymskie, więc nie podejmuję się wyzwania. Kiedyś taki pan Parandowski. Ale to właśnie jest bardzo ciekawe, bo akurat mitologię Parandowskiego bardzo lubię, ale muszę Państwu powiedzieć, że no nie wiem, straszne wyparcia, ale nie, zupełnie nie kojarzę tych historii i zawsze miałam problem na historii. A ten piękny Adonis, kto zacz? Kto zacz? No właśnie, czy Państwo rozpoznają? Inka, nie, Inka. Właśnie, tak. Nie Adonis, tylko Ikar, tylko czy Państwo rozpoznają formę tej rzeźby? Tak, przepraszam. Jest ich kilkanaście na Sycylii. Tam są obchody, ale do końca nie zrozumiałam, jakie obchody. W każdym razie jest ich kilkanaście na Sycylii, tych rzeźb Mitoraja. I do 2025 roku podobno, a potem nie wiem, co się z nimi stanie. Mam nadzieję, że wrócę do Polski. Ale przedziwna rzecz, bo właśnie przynajmniej dla mnie Mitora jest tak charakterystyczny, że po prostu jak zobaczyłam z daleka tylko Ikarę, to od razu powiedziałam, że to jest Mitora. To byłam w 100% pewna, że to jest Mitora. W ogóle nawet nie wiedząc, że jest go aż tak dużo. A to jest opuncja, która gdzieś w jakiejś książce została, czy na jakimś blogu podróżniczym właśnie została opisana, że opuncja na Sycylii rośnie wszędzie. Absolutnie, proszę Państwa, wszędzie. W tym klimacie wszędzie. Tak. Nie wybrałam najlepszego zdjęcia. A to są właśnie te uliczki. Na Ortigi było jedno z większych gett żydowskich na Sycylii. Więc tam jest też taka dzielnica i rzeczywiście nie wiem dlaczego, ale właśnie ta dzielnica, ta, która właśnie była gettem, ma najwęższe ulice, ale właśnie jest taka, strasznie cienkie są te uliczki, dlatego właśnie trzeba chodzić po schodach. Nie jest to proste. Wcale się nie dziwię, że Sycylijczycy tak wyobrażają, jak muszą tak chodzić w górę i w dół. Drzewo oliwne. I Ortigia. Ortigia jest zbudowana z piaskowca. Więc piaskowca, tak. Więc rzeczywiście, nie wiem czy tam, może na zdjęciach tego nie widać, ale rzeczywiście, no i głowy, które są w każdej formie. Teraz powiem Państwu, że ja, jest taka generalna prośba do ludzi, którzy właśnie podróżują po Sycylii, żeby nie robić zdjęć tych artystycznych głów, a przynajmniej nie wrzucać ich do internetów, bo podobno Chińczycy bardzo szybko to przyjmują. Kopiują. Tak, produkują. No na przykład ta głowa kosztowała chyba około 400 euro, ale tak no, do 50 euro można sobie zrobić pamiątkę. My to byłyśmy w takim bardzo artystycznym sklepie, więc... No i właśnie nie wiem, czy widać ten piaskowiec, ale rzeczywiście w takim ostrym słońcu on taki jest, odbija to światło i... Niesie? To jest zachodząca. No.
Ale nad Wigrami też jest tak piękny, a może nawet piękniejszy. No, właśnie, no może na naszym też w tym roku. A tu już jesteśmy w Noto. To jest budynek miejski Urzędu Miejskiego. Podobno jest tam jakaś niesamowita sala luster, ale akurat trafiłyśmy na siestę, więc nie mogłyśmy wejść, a już jak otwierali, to musiałyśmy biec na autobus do następnego miasta, więc niestety nie mogłyśmy tego zobaczyć. No i teraz taka nie wiem, takie moje spostrzeżenie osobiste, że gdziekolwiek byśmy nie zajechały i do jakiegokolwiek miasta byśmy nie zajechały, to jest długa, długaśna lista kościołów. Właściwie w każdym mieście nie ma nic innego do zwiedzania jak kościoły, więc wszędzie były kościoły. I teraz większość tych kościołów właśnie z uwagi na to, kiedy było to trzęsienie ziemi, większość tych kościołów jest budowana w stylu barokowym. Ale to nie jest taki styl barokowy, który my sobie wyobrażamy. To jest taki, ja bym powiedziała, że bardzo skromny styl barokowy, bo właściwie każdy ten kościół jest w tych opisach jest napisane, że to był kościół w stylu barokowym, kościół w stylu barokowym. No i my sobie wyobrażamy, że wchodzimy do takiego kościoła i jest dużo złota i w ogóle oblewane złoto z każdej strony. A tu myślę, że ten sycylijski barok chyba bardziej polega na tym, że jest dużo rzeźb, było bardzo dużo rzeźb. No, oczywiście są cherubinki i jakieś inne motywy, ale myślę, że to właśnie chyba bardziej chodziło o rzeźby. Był tylko jeden kościół, który taki może trochę bardziej przypomniał taki standardowy barok, że tak powiem. Natomiast moje zdziwienie było takie, że w każdym kościele wiszą gabloty z relikwiami. A w jednym z kościołów, w Agrigento, bo chyba nie dodałam tego zdjęcia, bo chyba na tym zdjęciu nie widać, więc muszę sobie Państwu wyobrazić, że jest ołtarz w nawie, taki ołtarz w nawie, który jest wyższy niż to pomieszczenie i wisi ogromny Jezus na tym ołtarzu, a z tyłu jako tło, to są właśnie w takich gablotkach relikwie, więc takie. Kasa jest kasa. U nas Sanderus, tak. Słucham? Przypomniałem sobie postać Sanderusa, który handlował relikwiami i to miało między innymi związek z budową Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, gdzie Kościół zaczął mnożyć tysiące relikwii po to, żeby była kasa na budowę. No dobra, ale Kościół się po prostu złożył. No. I to jest właśnie widok Noto, który ułożony dość wysoko, chociaż wydaje mi się, że w porównaniu z tym miastem Ravenna, za chwilę Państwu pokażę, jest troszeczkę niżej. No przepiękne, urokliwe, małe uliczki, aczkolwiek właśnie wymagające dobrej kondycji fizycznej, bo wszędzie trzeba właśnie wejść pod górę i właściwie tam cały czas, po tej Sycylii było cały czas pod górę, nic w dół, tylko cały czas pod górę. Natomiast Noto, nie wiem czy Państwo oglądali taki film Malena z Sofią Loren. Malena. Tak. Moniką Bellucci, przepraszam. I tam właśnie ta scena, kiedy Monika Bellucci idzie po tym placu, to właśnie było filmowane tak w tym Noto. No, byłyśmy w muzeum, które miałyśmy zobaczyć Caravaggio, okazało się, że to jest o o stylu Caravaggio, o szkole Caravaggio, a nie o samym Caravaggio i widziałyśmy tylko jakiś jeden biedny obraz Caravaggio właśnie w Noto. Natomiast właśnie ten plac, no jest coś, no na pewno to miasto ma taki klimat filmowy, że tak powiem. Ale widać piękne balkony, piękne te kamienice. No. A tak, bo w ogóle tylko tutaj mogłam poprosić o zdjęcia, bo ja tego nie zrobiłam.
wyglądać. Rzeczywiście to jest taka uliczka, gdzie jak Państwo widzą, i teraz ja nie wiem, jak profesjonalnie się nazywają, ja bym powiedziała, że to są żygacze, ale to chyba są takie podpory pod, pod balkonami. Kroczty. I każdy był inny. Każdy był inny. Więc można sobie było tak właśnie popatrzeć. Oczywiście trafiłyśmy w ten czas, No to bardzo wygląda jak bardzo. No ale właśnie w środku jest pięknie. Może na zewnątrz jest tego. Skromnie jest. Słowa nie mieli, żeby. Być może. No i są takie, są murale na schodach, plus, jeżeli dobrze pamiętam, to akurat no to jest, są święta, jest święto kwiatów i całe ulice są pokryte kwiatami. To mogą sobie Państwo zobaczyć w internecie, bo wygląda to po prostu zjawiskowo. Widzę na jakimś plakacie, już. To przelecę tylko po tych zdjęciach. Ale tak wolno, ale to co to jest? To jest właśnie to miasto Ragusa. Tutaj, Maćku, przepraszam, mam muszę powiedzieć. Tak w skróconej wersji historia polega na tym, że właśnie w trakcie tego okropnego trzęsienia ziemi w XVII wieku miasto Ragusa rozsypało się prawie że w proch. No ale mieszkańcy postanowili, że odbudują to miasto, tylko nie będą odbudowywali na gruzach starego miasta, tylko wybudują nowe miasto, troszkę wyżej. I zaczęli budować to nowe miasto, natomiast mieszczanie stwierdzili, że ale nie oddadzą, znaczy tak szkoda trochę tych kamienic, które oni mieli, więc oni też odbudują to miasto. Na miasto więc jest Ragusa. No tak, tak na polski byśmy powiedzieli, że jest stara Ragusa i nowa Ragusa. Idzie się 40 minut po schodach cały czas w górę, a przy cały czas w górę. To nie ma jakiejś. Ale trasa super, tam był jeden odcinek, że mogłyśmy iść w dół, co było bardzo przyjemne. Potem okazało się, że nie tak bardzo pod górę jest jeszcze gorzej. A tu jesteśmy w Ragusie, tak, to jest w Ragusie katedra i to właściwie ta katedra, mogę Państwu powiedzieć, że jest tak jedyna, która mogłabym powiedzieć, że jest takim standardowym barokiem, jaki sobie wyobrażam po prostu o takim. Było dużo czerwieni, złota i właśnie jakiś taki. Ale to jest fantastyczne. No, piękne są, tak. A tu właśnie schodzimy, mam taki filmik nagrany, jak schodzimy. No i tutaj widać właśnie jedną część, znaczy to akurat jest stara Ragusa nadal, to jest stara Ragusa, ale takie, no i tak to jest połączone. No podejrzewam, że dobrze, to teraz szybko. Z Ragusy stwierdziłyśmy, że jeszcze chciałobyśmy sobie poleżeć na plaży, bo przecież taka piękna jest pogoda. Nie wiem skąd, znaczy potem sobie przypomniałam, skąd mi się wzięło, ale w każdym razie mi świeciło w głowie nazwa Likata. Likata i właśnie mówię do koleżanki, że dobra, słuchaj, bo tam w tej Likacie podobno są fajne plaże i w ogóle pojechałyśmy tam. I tu jest taki akcent polski, ponieważ stanęłam pod budynkiem, znaczy zobaczyłam ten budynek i już sobie przypomniałam, skąd mi ta Likata przyszła do głowy. Po prostu moi znajomi mają tam kupione mieszkanie, które wynajmują w tej Likacie. I to jest taki akcent polski, ponieważ to wszystko. To nie jest Bośka. Słucham? To nie jest Bośka. No właśnie. Tak, właśnie to jest akcent polski, bo wszystkie te grafiki, znaczy te malunki, które Państwu teraz pokażę, to jest właśnie robione przez Polaków, którzy tam przyjeżdżają właśnie do tych dziewczyn. Taka historia właśnie z boku, że tam koleżeństwo się ściągnęło i tam chyba w tej chwili chyba z dziesięcioma znajomych ma tu. I to sami artyści. Sami artyści, tak. To jest jakiś taki świeży. Właśnie jak zobaczyłam, a już jak zobaczyłam ten samochodzik, to już wiedziałam, że okej, dobra, już wiem, skąd mi ta Likata przyszła do głowy, tak więc. To jest plaża na Likacie. My tutaj już jakby tak geograficznie zjeżdżamy na południe i już jesteśmy na południu, czyli od strony Morza Śródziemnego, który na pewno tam są zimne prądy. Kopaliście się.
kopach się tak, na pewno są źle prądy, ale tam też się zaczynają te białe klify, które są bardzo słynne zresztą na tym południowym. A tu zachód słońca w Agrigento. I to już tylko takim skrótem, chociaż nie powinnam skrótem. Agrigento to jest miasto rzymsko-greckie. No, było, tutaj możesz mnie poprawić, ale było jedno z najważniejszych, znaczy w starożytnym świecie było jedno z najważniejszych miast. Ruin świetnej świątyni greckiej. Tak. I tutaj naprawdę nie dodałam, żadnego zdjęcia z tej. Każdy rozbrał. W sensie, dobrze, w Agrigento jest tak zwana Dolina Świątyń, bardzo Państwa przepraszam, to właściwie najładniejsze z tego wszystkiego. Jest Dolina Świątyń i tam to jest chyba na przestrzeni 10 km, coś koło 10 km. I to jest większa świątyń zachowana. Tak, i właśnie rozpoczyna to, teraz zabij mnie, mogę się pomylić, ale właśnie rozpoczynamy, dobra, w zależności z której strony się wejdzie do tej doliny. W każdym razie w tej Dolinie Świątyń właśnie z jednej strony rozpoczynamy od greckich świątyń i idziemy do rzymskich lub no, też... Są takie dochody, no, takie ciężkawe, są takie przesadziste. Które? Myślisz? Tak. Ja nigdy nie byłam w Grecji. Niechęca Państwa będzie. Nigdy nie byłam w Grecji, więc uważam, że o, są ładne. A to już jest Isla Bella. Wróciliśmy z powrotem na wschód. Bardzo szybkim tempie wróciliśmy na wschód i jesteśmy właśnie w Taorminie. My idziemy, to jest punkt widokowy, ale jeszcze nie dojechaliśmy do Taorminy, ale właśnie Taormina jest bardzo wysoko. Ta wysepka ma historię taką, że właśnie przechodziła z rąk do rąk i właściwie przez wiele wieków była jako prywatna. W końcu trafiła do Angielki, która była żoną burmistrza Taorminy. I oddała to po prostu w ręce miasta, aczkolwiek brama była zamknięta, więc nie mogliśmy wejść, bo podobno właśnie z tej, tam jest taki dom i ogrody i podobno z tych ogrodów jest najładniejszy widok na Etna, bo ta gmina jest jeszcze właśnie znana z tego, że jest najpiękniejszy widok na Etna z Taormina, tylko pewnie zależy gdzie. I tu już jesteśmy przy morzu. Tyreńskie. Totalna ignorancja, przepraszam Państwa bardzo. I teraz, jeżeli ktoś się boi słońca, myślę, że spokojnie można polecieć w listopadzie i jeszcze się zazna trochę ciepła. Kwiecień, maj, podejrzewam, że już, no podobno najcięższy czas wszędzie, czyli czerwiec, lipiec i sierpień jest najgorszy. I pod względem temperatur, i pod względem turystów. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.